Dzień dobry, witam Państwa w piątym odcinku vloga. Chciałbym w dniu dzisiejszym dosyć krótko, ale na temat ostatnich rzeczy, które się tak naprawdę dzieją z dnia na dzień, wypowiedzieć Państwu pewne kwestie i podpowiedzieć, co można zrobić odnośnie chociażby działania we własnym zakresie, żeby potencjalnie albo móc spowodować, że raty przestaną w tej chwili być pobierane przez bank, albo też w perspektywie bliższego bądź dalszego czasu spróbować również pozwać bank. Więc w pierwszej kolejności, biorąc pod uwagę wiele pytań, które są kierowane od Państwa, muszę w jakiś sposób się odnieść do kwestii przede wszystkim związanych z możliwością wakacji kredytowych, jakichś karencji czy odroczenia płatności rat. W pierwszej kolejności chcę powiedzieć, że na naszym blogu przygotowaliśmy pełną instrukcję, wystarczy tam wejść w artykuł, można też pobrać wnioski na poszczególne banki, co będzie powodowało, że tak naprawdę wystarczy, że wpiszą Państwo swoje dane, wyślą to zgodnie z instrukcją na adres mailowy konkretnego banku, no i będzie można liczyć się na odpowiedź. Na chwilę obecną odpowiedzi z banków są różne, od takich, które faktycznie podchodzą do tego poważnie i dają możliwość odłożenia płatności na 3 bądź na 6 miesięcy, jeżeli kwestia oczywiście w tym przedmiocie nie będzie załatwiona w jakiś sposób, powiedzmy, rządowy, ustawą, no to jest bardzo dobra propozycja, to znaczy najlepszą propozycją jest moment, kiedy Państwo mają odroczenie rat i przedłużenie okresu kredytowania, a bank w międzyczasie przez ten okres karencji nie pobiera żadnych rat, nawet odsetkowych. I to jest jakby jeden z elementów, które wydaje mi się też dla Państwa powinny być korzystne z uwagi przede wszystkim na to, że powinno to odciążyć budżet domowy. Natomiast proszę bardzo mocno uważać i w szczególności zwrócić uwagę na to, że mamy w tej chwili też taki dosyć, że tak powiem, trudny okres na zrozumienie niektórych dokumentów, które potencjalnie mogłyby banki podsyłać w celu chociażby zawarcia takiego aneksu, więc proszę, żebyście Państwo uważali, bardzo mocno uważali na to, co Państwo będą podpisywali, żeby absolutnie nie podpisać żadnych dokumentów bez konsultacji z kimś, kto się po prostu na tym zna, z ekspertem dotyczący właśnie kwestii bankowych, bo podpisanie takiego dokumentu może przewrotnie być dużo gorsze niż możliwość zaprzestania spłaty rat, chociażby nawet w takiej sytuacji, kiedy okaże się, że Państwo będą musieli spłacać po tych 3 czy 6 miesięcy dużo większą ratę, albo też w ogóle dojdzie do jakiegoś uznania długu czy nowacji zobowiązania. Abstrahując już tego, co to by miało być, to po prostu zgodnie z instrukcją proszę się zapoznać i działać. Drugą formą wsparcia jest również możliwość przygotowania we własnym zakresie na podstawie wzorca, którego przygotowaliśmy Państwu do pobrania ze strony internetowej. Jest to wzorzec, który daje możliwość zdobycia zaświadczenia dotyczącego historii spłat. Jest to dosyć istotne na dzień dzisiejszy, dlatego że banki bardzo długo wydają takie zaświadczenia. No i ta historia spłat tak naprawdę poza Millennium i mBankiem to jest kilka tygodni, być może nawet w tej chwili miesięcy oczekiwania. A wiadomo, że bez zaświadczenia, no niestety nie można udowodnić roszczenia co do wysokości, co powoduje, że tak naprawdę nie można złożyć pozwu, czyli banki będą korzystały na tym, że Państwo będą czekali za złożeniem pozwu z uwagi na brak możliwości wyliczenia wszystkich kwot, które są potrzebne do tego, żeby udowodnić wartość przedmiotu sporu. Także zachęcam również do tego, abyście Państwo pobrali taki wniosek, złożyli go w zasadzie poza Deutsche Bank i bankiem BNP Paribas. Te opłaty są bardzo przyzwoite, to znaczy PKO pobiera 50 zł, niektóre banki 100, 150, 200 czy 250. No niestety Deutsche Bank i Paribas pobiera nieco więcej. Tu trzeba negocjować, trzeba w jakiś sposób z bankiem również rozmawiać na temat wysokości tej opłaty. Natomiast i tak, kiedy ktoś myśli o pozwaniu banku, to warto jest wcześniej złożyć ten wniosek po to, żeby po prostu później mieć już, jak to się mówi, kolokwialnie na ręku dokumenty do tego, żeby sprawnie przygotować pozew, no i ruszyć w zasadzie po swoje do sądu. Czyli tutaj mamy te dokumenty, które chcemy Państwu i przesłaliśmy, i udostępniliśmy. To są rzeczy, które Państwo najczęściej się pytają i dlatego też postanowiłem, że opowiem pokrótce na ten temat. Kolejnym natomiast aspektem, który wydaje mi się bardzo istotny z perspektywy chociażby tej całej epidemii, z którą w tej chwili mamy do czynienia, jest fakt tego, że
będziemy starali się i w tej chwili w zasadzie już jesteśmy na ukończeniu, przygotowaniu projektu. Projekt roboczo nosi nazwę 1000 godzin i chcemy wszystkim osobom, a w szczególności osobom, które będą i w tej chwili również służą nam jako całemu narodowi w walce z koronawirusem, w szczególności właśnie kwestie zdrowotne, czyli wszystkie osoby ze służby zdrowia, jak i też frankowicze społeczności życia bez kredytu. Chcemy, żeby dostali Państwo od nas wsparcie nie tylko właśnie w sprawach frankowych, ale również w takich sprawach życiowych, które są spowodowane właśnie tym całym, powiedzmy, kryzysem, zamieszaniem, obawami. Czyli to są porady prawne, które przynajmniej w obliczu dzisiejszego czasu możemy około 2 godziny poświęcić dla każdego z Państwa, który będzie spełniał właściwe kryteria, które tutaj też ustalimy Państwu bezpośrednio już pisemnie, na to, abyście mogli Państwo czuć się bezpiecznie, że we wszystkich nawet sprawach życiowych, czy też związanych z prowadzeniem własnej firmy, będziemy starali się Państwu po prostu doradzić. Oczywiście w formie online, w formie potencjalnie również telefonów, w korespondencji mailowej. Otworzymy dla Państwa specjalny adres mailowy do składania takich zgłoszenia, takich próśb i ewentualnie też poprzez taką drogę będziemy mogli się komunikować. Także wydaje mi się, że robimy wszystko, co w naszej mocy, aby pomagać Państwu i przejść przez tą trudną sytuację, skądinąd ona, mam nadzieję, że już po świętach wielkanocnych ulegnie ustabilizowaniu. Natomiast też zachęcam do tego, żeby być może ci, którzy mają troszkę więcej czasu, zastanowili się nad tym, co warto jest, czy warto jest i co zrobić z tym kredytem. I wówczas, kiedy Państwo będą gotowi, nie mówię, że koniecznie od razu teraz, ale również jest to sytuacja raczej, można powiedzieć, nietypowa, więc nie każdy jest w stanie podjąć decyzję od razu. Natomiast widzę, że bardzo dużo osób jest zainteresowanych i właśnie teraz, z uwagi chociażby na bardzo wysoki kurs franka i też niepewność co do tego kursu w przyszłości, decydują się już teraz, nie czekając na tą falę, jak ja to nazywam, koronami, czyli fali, która będzie kolejną falą, myślę, że dużo większą w sądzie składania pozwów. Podobnie jak to było w przypadku fali tsunami, czyli fali po roku TSUE, wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby zastanowić się nad tym, bo za kilka miesięcy na pewno sądy zaleje kolejna fala pozwów i to bardzo dobrze, że zaleje, dlatego że banki będą naprawdę wtedy w mocnej defensywie i będziemy w stanie jako społeczność frankowiczów pokazać tak naprawdę, kto ma rację i po czyjej stronie jest prawda. Także dziękuję Państwu serdecznie, życzę spokoju w te niespokojne dni. Proszę się nie obawiać, trzymamy rękę na pulsie i będziemy starali się Państwu pomagać we wszystkim, co tylko jesteśmy w stanie pomóc. Dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnego odcinka.